Ze mną trener GKS-u Damian Jarzębowski. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. Trenerze, chciałem krótko porozmawiać. Zbliża się runda rewanżowa sezonu 2022-2023 formy czwartej ligi. Zanim podsumujemy sobie ten okres przygotowawczy, zimowy okres przygotowawczy, to chciałbym zapytać o to, co jeszcze przed nami, bo do pierwszego meczu ligowego półtora tygodnia. Wiem, że trener dał zawodnikom troszkę odpocząć, mają mniejszą intensywność treningów. Jak to będzie wyglądało w tych najbliższych dniach? Czy może możemy się spodziewać jeszcze jakiejś gry kontrolnej? Jak to wygląda? Znaczy, dziś przed nami ostatni trening przed czterodniową przerwą, takim totalnym odizolowaniem od piłki nożnej, od taktyk, od gry. Zawodnicy dostają te wolne z racji tego, że nasz okres przygotowawczy był dość pracowity, intensywny. Wiem, że wielu zawodników odczuwa większe lub mniejsze zmęczenie. Pewnie też możemy mówić o mikrourazach, które nawet nieświadomie, ale w nogach czy w ciele zawodników są, dlatego ten kierunek, by też z taką świeżością, z energią, pozytywnym nastawieniem w poniedziałek wrócić do pracy takiej typowo pod mecze mistrzowskie i być gotowym na kolejne starcie z Morągiem. Głowy też powinny odpocząć właśnie przed no, tymi wszystkimi zbliżającymi się wyzwaniami? Myślę, że przede wszystkim głowy, bo mamy za sobą taki czas, gdzie tych meczy sparingowych było sporo. Też możemy mówić o tym, że same treningi, mikrocykle treningowe nie były standardowe, bo pracowaliśmy i o 19, i o 20. Wiemy o tym, że warunki dojazdu na treningi, czy treningi nawet na boiskach często były albo było bardzo zimno, albo było mokro, albo leżał śnieg i mamy zawodników dojezdnych, którzy na treningi dojeżdżają i ten czas się dłużył i dłużył, więc takie być może jest, a być może nie ma, ale takie zmęczenie materiału, które wiem, jeżeli teraz byśmy tego małego oddechu nie zrobili, to mogłoby nam gdzieś po pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej kolejce wyjść. Chciałbym tego uniknąć. Myślę, że znam już trochę tą drużynę, znam trochę tych chłopaków i to tylko może podziałać pozytywnie. Okej, rozumiem. Czyli reset, mówiąc krótko, raczej się kibice nie mają co spodziewać jeszcze jednego w tym okresie meczu kontrolnego. No zdecydowaliśmy, że boisko, nasze boisko boczne nie jest jeszcze w takim stanie pozwalającym na rozegranie wartościowego, ale i bezpiecznego meczu kontrolnego. Nie chciałbym już ryzykować tutaj kontuzjami. Zdecydowaliśmy wraz ze sztabem, że nie rozegramy już kolejnego meczu kontrolnego. Zdecydowaliśmy się na grę wewnętrzną, które właśnie dzisiaj zrealizujemy. Wczesną wiosną trenerzy starają się tak układać ten plan sparingów, żeby chociaż raz zagrać na naturalnej trawie. Nam się tego nie udało zrobić, to będzie jakiś problem? Znaczy, takie mam warunki atmosferyczne, że wiem, że nie udało się tego zrobić nawet wielu drużynom z pierwszej czy drugiej ligi, czy trzecich lig, którzy gdzieś tam w tym kierunku celowali, ale nie wszystkim się to udało. My mamy też szczęście, że mamy boisko boczne, naturalne, w którym możemy się adoptować do boiska naturalnego, do trawy. A tutaj trzeba oczywiście sobie powiedzieć szczerze, że faktycznie inaczej ta piłka się zachowuje, inaczej się hamuje, inaczej się biega, inaczej się przyjmuje piłkę, kopie. Odczuwalna przez zawodników jest ogromna różnica, jeżeli chodzi, porównując do boiska sztucznego. Wierzę, że ostatnie dwie jednostki, dzisiejsza oraz trzy przed meczem z Morągiem, wystarczą do tego, byśmy potrafili narzucić swój rytm i sposób grania w Morągu. Trenerze, wyniki w okresie przygotowawczym, wyniki sparingów nie są najważniejsze, a jakbyśmy mieli podsumować ogólnie od strony sportowej, jak przebiegał ten okres przygotowawczy. Jest trener zadowolony z tego, co udało się zrealizować? Znaczy, przede wszystkim określiliśmy sobie na stałe sposób, w jaki chcemy grać w rundzie rewanżowej. Jest on nieco inny, myślę, że bardziej kompletny względem tego, który prezentowaliśmy na jesieni w ostatnich 13 meczach.
Po rozmowach z zawodnikami, ale też po analizach moich własnych meczy, które zostały rozegrane, myślę, że bardzo korzystnie realizujemy to, w jaki sposób chcemy grać. Dobrze zawodnicy indywidualnie na pozycjach wyglądają względem realizacji swoich umiejętności na poszczególnych pozycjach z poszczególnymi zawodnikami z najbliższej linii. I myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, by potwierdzić to w meczach ligowych, chociaż oczywiście będzie to zdecydowanie inne granie niż w sparingach, gdzie tej presji nie ma żadnej, gdzie często przeciwnicy również sporo testują, sprawdzają, a my musimy tutaj, jesteśmy w tej trudniejszym położeniu, że w większości meczy jednak to bardziej my musimy niż przeciwnik. Trenerze, kibice na pewno doskonale wiedzą, bo śledzą, jakie zaszły transfery z i do klubu. A ja chciałbym zapytać, jaka to będzie kadra na wiosnę? Czy udało się uzupełnić te ubytki kadrowe? Czy trener jakby był w stanie, nie wiem, zastąpić 1-1 ludzi, którzy odeszli? Chyba największą stratą, mówiąc w cudzysłowie, dla drużyny jest odejście Wiktora Preussa, ale jakby można było się tego spodziewać, że prędzej czy później ktoś po niego wyciągnie rękę. Jak trener ocenia jakby tę aktualną sytuację w kadrze? Znaczy, myślę, że nigdy nie ma takiego uzupełnienia czy wyrównania 1-1 względem zawodnik odchodzący, a zawodnik przychodzący. Każdy z piłkarzy, z ludzi ma inną charakterystykę i nieco inne mocne strony, słabsze strony, swoje gdzieś tam upodobania, nawyki. Tutaj też nie chciałbym odnosić się do zawodników, którzy odeszli, a bardziej ukierunkować się na zawodników, którzy przyszli. Myślę, że dokonaliśmy wartościowych wzmocnień, uzupełnień, to tak naprawdę liga zweryfikuje. Natomiast przyszli zawodnicy młodzi, może jeszcze bez wielkiego doświadczenia ligowego, natomiast mający już oczywiście swoje gdzieś tam sukcesy. I myślę, że w tym kierunku taki klub jak Bikielec, który gdzieś aspiruje do grania w wyższej lidze, powinien iść, bo to taki cel, który sobie postawiłem na pierwszym spotkaniu z zarządem, to że bez względu na to, jakie będą wyniki, chciałbym, żeby po moim jakby opuszczeniu steru, czy to ze względu na wyniki, które nie będą satysfakcjonujące dla działaczy, kibiców, czy to ze względu na inne propozycje, to zostawić klub o silnym fundamencie, mający odmłodzony, zbudowany już w nowej strukturze, z takim planem długoterminowym, a nie tylko z perspektywy na najbliższą rundę. I myślę, że uzupełniliśmy te transfery trafnie. Mam nadzieję, że to pokaże już najbliższe spotkanie. Gieksa jest liderem, ma 6 punktów przewagi nad drugą drużyną, 8 nad kolejną. Czy dzisiaj możemy mówić o tym, że walczymy o ten awans, czy raczej jak to wygląda z tej strony? Znaczy, przede wszystkim nie chcielibyśmy spaść z tej linii. Oczywiście, oczywiście ze śmiechem, że to mówię. Nie, naturalnie tabela mówi to, że pewnie głównym pretendentem do awansu jest GKS Wikielec. Pewnie w jakiś stopniu gry kontrolne, sparingi mniej lub bardziej, ale to potwierdzają. Pewnie ruchy transferowe również w tym kierunku zmierzają, bo też tak chcieliśmy to oczywiście zrobić. I ja powiem tak, no, nie myślę o niczym innym niż o najbliższym meczu. Jakby zawsze działam tylko tak krótkoterminowo. Wiadomo, że moim takim najbliższym marzeniem jest wygrać ligę. Pewnie zawodników też, ale już nauczyłem się tego, że to te małe kroki dają potem
że wchodzimy na tą górę, a same myślenie o tej górze bez działania, czyli krok po kroku, mecz po meczu, nie wejdziemy na tą górę. Więc wszystkie moje myśli kieruję na walkę o 3 punkty w Morągu. Okej, okay, Huragan Morąg to już wiem, a gdybym zapytał trenera, kto według trenera będzie największym zagrożeniem dla GKS-u, jeżeli chodzi o walkę o awans do trzeciej ligi? Na pewno śledzi trener, co się dzieje w innych klubach i ma gdzieś tam jakieś rozeznanie. Kto może najbardziej zagrozić, albo kto będzie się najbardziej liczył wiosną? Szczerze powiedziawszy, no mam w głowie jeden czy dwa zespoły, ale wydaje mi się, że... Znaczy sam się zastanawiam, czy będą zespoły, które złapią regularność, chociażby tak jak my w tej pierwszej rundzie złapaliśmy regularność meczy bez porażki, czy meczy zwycięstw z rzędu, czy jednak znowu będzie, tak jak tutaj mówimy od miejscach 2 do 8, że dużo przetasowań, dużo takich kombinowanych wyników, że jedni pokonali tutaj kogoś 3-0, za chwilę przegrali z kimś 1-0 i tak się tutaj rotowało. Zastanawiam się nad tym, ale zastanawiałem się nad tym, ale powiedziałem sobie w głowie, że po co się nad tym zastanawiać, mamy tą przewagę i jesteśmy panami swojego losu, więc musimy patrzeć na siebie, chcieć zagrać jak najlepszą piłkę w najbliższym spotkaniu, to inni muszą się na nas patrzeć. Oczywiście łatwiej jest, tak się mówi i pewnie tak jest w praktyce, że łatwiej jest gonić, tym bardziej, że tutaj grupa pościgowa u nas liczy 7 zespołów, niż utrzymać się na tym szczycie, ale budujemy tą silną mentalność i wiarę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić, że będę patrzył tylko na swoją drużynę. Trenerze, myślami jesteśmy w Morągu, nadziejami jesteśmy w trzeciej lidze. Ja dziękuję za rozmowę, z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie rundy i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.